Dość niespodziewany gość, Karolina Wójcik. Karolina, no szczerze mówiąc, nie spodziewałem się ciebie tutaj. W ogóle mówię, co to za dziewczyna tutaj trenuje? Dopiero poinformowano mnie, że to jest ta słynna Karolina Wójcik, mistrzyni organizacji EFC, afrykańskiej organizacji, która przyjechała do Polski, wróciła do matecznika. Wróciła. Na stałe? Tak, na stałe. Myślisz, że kariera tutaj w Polsce jest łatwiejsza w MMA? Więcej się dzieje niż w Anglii, na angielskim rynku, na afrykańskim rynku? Myślę, że tak. Jestem w dobrych rękach naprawdę teraz i myślę, że wszystko dopiero teraz zacznie się dobrze rozkręcać. Słuchaj, Anita Bekus wystawiła ci takie referencje, że po prostu ona powiedziała, że tchnęłaś nowego ducha. Nie mówię tutaj o stronie sportowej, o sparingach, nic nie mówiła absolutnie. Tak. Natomiast powiedziała, że tchnęłaś nowego ducha tutaj w ten cały team i zaczęło się naprawdę sporo dziać i te dziewczyny też zobaczyły, że można pracować. Co takiego się stało? Co ty przywiozłaś takiego, że tutaj taką dobrą komitywę złapałaś i z Karoliną Owczarz, i z Anitą Bekus? Tak, z Anitą. Z Karoliną, z Klaudią, z innymi dziewczynami, z chłopakami, naprawdę od razu znaleźliśmy wspólny język, naprawdę, i wszyscy się od razu polubiliśmy, wiadomo, ciężko wszyscy trenujemy i to nie ma także jakieś śmiechy i żarty, tylko poważnie podchodzimy do treningów, prawda? Powiedz, jak ty w ogóle trafiłaś do MMA, jak to się stało, że akurat wybrałaś MMA, z czego zaczynałaś i skąd ty w ogóle pochodzisz tak naprawdę tutaj w Polsce? Ogólnie jestem z Krakowa i w wieku 11 lat zaczęłam trenować boks, braćmi, bo mam trzech. No i oni... Nie było wyjścia chyba. No jeszcze mam dwie siostry, no ale one całkiem inny klimat. No i właśnie od tego się zaczęło, zawsze się biłam tak naprawdę, czy to w szkole, czy gdzieś tam po podwórku, zawsze to jakoś płynęło w mojej krwi, no i bracia mnie wzięli na boks, ale akurat wtedy nie było w ogóle dziewczyn, więc samymi chłopakami. I trenowałam jakieś tak 3 lata z przerwami i później wiadomo, tam parę lat później wyleciałam do Anglii za chlebem, można tak powiedzieć, i szukałam boksu, bo ciągle mi to siedziało w głowie, żeby się rozwijać, no ale tam trafiłam na MMA. I odnalazłam się w tym naprawdę super i tak się zaczęło. Widzę, że już uszy trochę zaczęły być. To tak, był tak. Ten wpływ? To jest moja wizytówka. Najlepsza. Ciężko było tam na początku? Oczywiście. Ciężko, ale warto, tak? Mówię o połączeniu pracy i utrzymania się tam i treningach. To w ogóle było możliwe? Było, jeśli się ma taki charakter jak ja. Nie poddałam się po prostu. Nieraz brakowało, nieraz były łzy, zwątpienie, ale się nie poddałam. Powiedziałam nie, przyleciałam tu za lepszym życiem i takie sobie zrobię. Ty miałeś jakieś sportowe inspiracje, wzory w międzyczasie, kiedy ty mówisz, że startowałaś, że zaczynałaś. Bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, Joanna Jędrzejczyk rozpoczynała swoją wielką karierę. To była inspiracja? Tak, Joanna Jędrzejczyk, moja pierwsza inspiracja, naprawdę, przyznaję. Jeszcze nie miałam okazji poznać Joanny osobiście, ale mam nadzieję, że to się stanie. I tak, inspirowałam się nią cały czas, również Chris Cyborg, to jest moja druga taka... Poznałem. Tak? O, super, zazdroszczę. Nawet seminarium tutaj w Polsce gdzieś robiła i byłem, bo pomagałem w organizacji tego seminarium. Bardzo się cieszę, bo naprawdę wspaniała osoba, jeśli chodzi w ogóle o umiejętności, o też przekazanie wiedzy i bardzo sympatyczna kobieta i nie jest taka groźna jako kobieta w życiu na co dzień. Normalna kobieta. Spotkałaś się ją w ogóle gdziekolwiek? Nie miałam okazji, tak jak mówię. Mam nadzieję, że to się stanie, ale tak jak mówisz, naprawdę poza umiejętnościami naprawdę ma wielkie serce, obserwuję ją ciągle i naprawdę ma wielkie serce. Pierwsza Polka, która poleciała do RPA walczyć w organizacji MMA. Jakie były uczucia wtedy? Kiedy dostałaś w ogóle taką propozycję? Właśnie ta propozycja była tydzień przed galą. Zaproponowali nam. Wtedy byłam w pracy, bo oczywiście pracowałam 10-12 godzin, łączyłam do tego treningi, więc po pracy ja wsiadam w autobus i jechałam prosto do klubu. To nie było, że jadę do domu czy coś, prosto do klubu. Wszystko w biegu, na wieczór po treningu szybko do sklepu, wiadomo, gotowanie, zdrowych rzeczy, no zajazd, totalny zajazd, ale wiedziałam w środku, że musi tak być, musi być ciężko, żeby później było dobrze.
I tak sobie to powtarzałam ciągle i w tej pracy akurat w tym momencie dostałam telefon z Afryki, czy chcę walczyć. I to było tydzień przed. I ja mówię od kopa, od razu pakuję walizki i lecimy. I to był taki spontan. Ile to było tysięcy kilometrów? Kilkanaście? O tak, naprawdę. Było mega taka długa podróż, że nigdy w życiu nie miałam takiej. Ale wszystko było dobrze, naprawdę. Nie było obaw, że będziesz się źle czuła, bo mimo wszystko to jest ta sama strefa czasowa. Różnice godzinowe, nie ma nawet chyba godziny różnicy. Natomiast zmęczenie lotem samym ciężkie było, czy po prostu zniosłaś to? Bo wiadomo, człowiek leci na walkę, to jest tak podminowany, że to zmęczenie w ogóle to wszystko schodzi. Tak, to znaczy mój trener wtedy w samolocie kazał mi chodzić sobie, prawda, po samolocie, żeby te nogi nie puchły, tak? Bo puchły strasznie i denerwowało to. Wstawałam, chodziłam, robiłam sobie spacerki po samolocie. Było okej. Jak tam w ogóle Cię przyjęto w Afryce? Bo walczyłaś z miejscową zawodniczką. Tak, tak. Naprawdę byłam w szoku. Tyle dostałam wsparcia od tych ludzi. Dosłownie od każdego, naprawdę. Byłam w szoku. Chciałabyś tam jeszcze wrócić? Niekoniecznie. Czemu? No nie wiem, jak się nadarzy, no nie mam takiego oparcia, tak, że chcę Afrykę, ale jak się nadarzy jakaś okazja, no chętnie, ale chcę zwiedzić inne miejsca na ziemi. Jakie są propozycje dla Ciebie tutaj z polskiego rynku, bo Łukasz Zaborowski jest dobrym coachem i jest też operatywnym menadżerem dla swoich zawodników, wynajduje im co rusz jakieś gale. Ty masz jakiś zaplanowany pierwszy test teraz, coś co gdzieś tutaj, no to już nie będzie nawet test, bo każdy kto spojrzy kim jest Karolina Wójcik, to za chwilę będzie wiedział, tak, zrobi sobie research i będzie wiedział, że to jest dobra zawodniczka. Ty w ogóle w tej chwili masz jakąś propozycje z polskich organizacji? Nie tylko z Polski, z polskich, przepraszam. Na razie nic nie będę zdradzać, idzie naprawdę bardzo dobra walka i wkrótce oficjalnie to ogłoszę. Idzie się utrzymać z walki, idzie się utrzymać z tego, że poświęcasz czas tak naprawdę najlepsze lata swojego życia do siedzenia tutaj na macie, do zasuwania, bo to jest orka, to nie można nawet powiedzieć, że to jest jakaś przyjemna praca, że to jest przyjemność. Na pewno przyjemność to jak się kończy trening, tak, ale tak naprawdę to jest mordercza praca i warto to poświęcać? Oczywiście, dla marzeń warto, naprawdę. Choćby mi miało brakować w lodówce, warto to robić naprawdę i najważniejsze, że mamy zdrowie, żeby to robić, tak, bo moim zdaniem to jest najważniejsze. Jeśli masz zdrowie, naprawdę można wszystko, tylko trzeba chcieć. Kiedy uda się połączyć marzenia i żeby lodówka była pełna? Ja to łączę, daję radę, nie narzekam, nie chodzę głodna. To się cieszę. Trenujesz tu w Łodzi, dlaczego akurat Łódź? Dlaczego wybrałaś tutaj ten klub? Dlatego, że jest dużo dziewczyn, czy po prostu dobre opinie? W Krakowie nie miałabyś takich warunków? Już kiedyś planowałam przylecieć tu, jak jeszcze mieszkałam w Anglii, prawda? Na treningi po prostu z Karoliną Kowalkiewicz, bo bardzo mnie inspiruje ta dziewczyna, naprawdę. I chciałam naprawdę, marzeniem moim nawet było, żeby poznać Karolinę Kowalkiewicz i móc z nią trenować, tak? Jednak ona jest na wysokim poziomie, na tym, do którego ja chcę dojść, tak? No i marzyłam o tym, żeby trenować. No i wtedy, kiedy postanowiłam już wrócić na stałe do Polski, od razu Shark Top Team. Najlepszy klub i nie żałuję. Jak Cię przyjęto? Super, naprawdę mega. Naprawdę lepiej niż myślałam, naprawdę. Wiesz, jak to jest między kobietami, nie mniej czasami toksycznie niż między mężczyznami, tak? Więc jak tutaj w ogóle dziewczyny od razu zapoznały się, bo Anita powiedziała, że no po prostu ty rozwalasz tutaj system, a z kolei Karolina Owczarz powiedziała, że no to mały pitbull, tak? Tak jak ona określiła, mówi jak wchodzi, jak pitbull tutaj po prostu. Tak było? Nie wiem. Nie mnie oceniać, one widzą to z boku, tak? Ja się nie widzę, ale jak było naprawdę, tak mówię wcześniej, od razu znalazłyśmy wspólny język i aż byłam w szoku, naprawdę było lepiej niż mogłam się spodziewać. Do Anglii już nie wracasz? Nie. Zmieniłam klub, zostaję tutaj i tyle. To co, czekam na Twój
twój pierwszy występ, być może w jakiejś polskiej organizacji, fajnie by było się pokazać. Myślę, że być może jeszcze z RPA zapuka tutaj jakaś organizacja, znaczy ta organizacja FC, tak, bo tam o innych organizacjach trudno cokolwiek powiedzieć, natomiast FC i być może też jeszcze zawalczysz, ale chciałbym cię zobaczyć na polskim rynku. Myślę, że warto, żeby kibice się po prostu zapoznali z postacią. No i co, czekam po prostu na pierwszy występ. Życzę ci dobrego zdrowia. Dzisiaj widziałem, że zostałaś po treningu, jeszcze robiłaś, no i też poświęciłaś czas, za co ci bardzo dziękuję, że zostałaś i zaczekałaś na wywiad, bo już miałem długi wywiad z Karoliną wczoraj. Tak, ja też również bardzo dziękuję i przyznam, że moim marzeniem jest, żeby w końcu zawalczyć na swojej ziemi, tak, i pokazać wszystkim fanom, kim jest Polish Assassin. Dobrze, a więc polska zabójczyni, dziękuję bardzo. No i cóż, widzimy się pewnie przy jakiejś okazji walki, być może z koleżanką, ale najchętniej właśnie, tak jak powiedziałem, zobaczę ciebie i co, powodzenia i dobry przykład dla wielu, wielu zawodniczek i oby cię inne zawodniczki też inspirowały nadal. Tak, inspirują cały czas i ja mam nadzieję, że zainspiruje te młode pokolenie, tak, żeby nie chodziło, nie ćpało, nie piło po ulicach, tylko przyszli nawet i do Shark Top Team. Jest naprawdę mnóstwo treningów, dużo do wyboru, mogą robić wszystko. I każdy może przyjść, naprawdę. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.